No i witamy Was ponownie, z tej strony Walduś i Olasia. Jesteśmy na Kłodnicy, tam gdzie zakończyliśmy ostatnim razem naszą wędrówkę, drugą część, przy oczyszczalni ścieków katowickich, panewnicko-katowickich, czy panownickiej oczyszczalni ścieków, tu żeśmy skończyli naszą wędrówkę. No i będziemy dzisiaj szli Kłodnicą w kierunku, no de facto już jesteśmy w Rudzie Śląskiej, a więc pójdziemy tak daleko jak się uda, bo musimy potem wrócić po nasz samochód, a dzisiaj jest niedziela, więc może być problem z dojazdem. No to Jolasia filmuje, ja robię zdjęcia. Zejść i iść tamtą stroną. No i dochodzimy do pierwszego dopływu do naszej Kłodnicy. Rzeka nazywa się Ślepotka. Nie wiem dlaczego, czy ktoś próbował się tu oblać tą wodą z nadzieją wyzdrowienia i oślep. Nie wiem. W każdym razie, no tak pisze na mapie, że jest to dopływ o nazwie Ślepotka. Tu nie tu. I wpływa tam do Kłodnicy. O, i tu Ślepotka, cyk, wpływa do Kłodnicy. Po lewej stronie. O, Bazie, jakie ładne. Jakie fajne bazinki. A dzisiaj mamy 18 lutego, nie? Tak. Buta. O. A tu jest drzewo omszone, jak w horrorze. O, jaki uroczy mosteczek. No, kolejna oznaka wiosny. Lepiej iść po róże niż po tym drzewie, tak? Moja sugerowałbym, ale... Tu jest tak zwane tapisko. Rędziczki przychodzą i się zaczynają. Właśnie. Co, po czym poznać? Że jest. I doszliśmy do mostu Katowice Panewniki. Tam była Ruda Śląska Kotłowice. Tak, tu jest ten kościół sławetny na winklu. Przyszliśmy stamtąd i idziemy tam. Tylko pytanie, czy idziemy tą, czy tą stroną? To musimy dojść do barierki, będzie widać. No, jak wysoko. Chyba nie ma większego znaczenia. Można sobie odmienić drogę i iść po tej stronie. Teoretycznie. Jest większa skarpa. Jak chcesz, no mogę iść teraz. Możemy iść teraz tędy. Polecałbym, żeby podejść tu do przystanku, żeby zobaczyć, jaki autobus jedzie tam z Rudy Śląskiej, żebyśmy się tu dostali potem z powrotem. A to jest jakiś taki zaszczyt, czy coś, nie? Tak. Kineskopy, pani. Tak. I przeryte przez zwierzęta. Tylko tak szczerze, to najwięcej to tutaj jest niczy, nie? Starych. No bo jest tu cmentarz niedaleko, to znicze też muszą być. O, i teraz musimy zejść w dół. Musimy
zjechała, bo ziemia mokro. Zejść w dół i jesteśmy. Byliśmy tam i sobie idziemy. Tu przypuszczę, że normalnie kładnica ma gdzieś jakieś góra 20 cm, tak? A dzisiaj akurat jest, znaczy no jest podwyższony stan we wszystkich rzekach. Bo roztopy były, potem były opady. Dość takie 3 dni padało. Wczoraj też troszkę padało przelotnie. O, i też pierwsze oznaki wiosny. To właśnie. Ktoś tu posadził tuję. I nawet są karteczki. No tutaj, o, tu już jest lepiej. Uroczy mosteczek. I teraz. Wydaje mi się, że bardziej lewą. Bliżej drogi. Tu są stawy Stowarzyszenia Wędkarskiego Karp. Czyli teoretycznie co do zasady. Ale tu znowu szlak idzie. Szlak obrońców granicy polskiej. O, to może być ciekawe wzdłuż kłodnicy. O. To wiesz co, to chodźmy tu, a potem przejdziemy najwyżej tamtą stroną. To idziemy prawą stroną. Gdzie dziki uciekły. Tak. Na stronę dzików. Jaka cisza, jak nie słychać szumu kłodnicy. No. I tak sobie fajnie tu płynie. Tu są jakieś, nie wiem... Bobki. Bobki jakby od jeleni. Kolokwialnie zwane gównem. Albo neskwiki, ale takie jakby od jeleni, bo takie właśnie duże, nie? Tu kłodnica zakręca. Czemu kamera jest wodoodporna? O to, aby się najmniej martwi. Ale to może być też, to może być, no. To może być trochę. Ja mam stuwa. No i potem się w drugą stronę znowu odkręca. Fajnie jest. Jakiś pies szczeka, to może je odstraszy. W sensie, że ich nie będzie. Może by Danus nie szarżył, ale w tym momencie. No. Co? Tędy idziemy, nie? No, przyjrzyjcie. Tu w lato byś nie przeszła, a w jesień już całkiem. To są paszcze jarunowe. Tak. Tu jakiś ciekawy. Co to było? A, już wiem. Podstawa od rurociągu, tutaj rurociąg leciał. No. Jest uroczo. Możesz cyknąć dwie. Kto się trochę zna, wie co to jest? Pani Jolciu, wiemy co to jest? Szczeć. Tak jest. O. Tu jest uroczo. O, takie patrz, zastoje wody. Tutaj się brzeg zarywa. Podmywała woda, nie? Jak fajnie. O, jak tu ładnie meandruje. Tutaj widać. Nie, tu jest naprawdę uroczo i ten las. I cisza. I cisza, tylko słychać szum wody i nic więcej. Tu?
też uroczo meandruje. Fajnie meandruje, no. Bardzo. Kłodnica rzeźbi w glinie. Bo to raczej bym powiedział, że to takie iły, glina i las to tutaj jest. Tak. Patrząc na te brzegi. Tutaj kłodnica zakręca. Zajrzymy do rury. Uhu! Nikt się nie odezwał, nikogo tam chyba nie ma. W lewo, w prawo. Tak. O, tu jest wychodnia do zwierzaków. O, idziemy tu i zakręcamy. Nie, no musiałaś to tykać, takie no. No teraz on chyba nie parzy, nie? Bo on w lato tylko nie, przy stopniach. Tak. Okay. No. Puściłam. Płynie tam. O, patrz jak tu też się woda podmyła. Tam jakieś zabudowania są. No właśnie. No, nawet... To jest jakiś taki zbiornik. I tu... Tam byliśmy przed chwilą. Rzeka potrafi takie ciemno zrobić, a nie potrafi takiego małego przeryć. No właśnie. Pełno pogryzionych drzew przez powrót. Bardzo meandruje, nie? Bardzo. To jest niesamowite. Znaczy, to jest kwestia czasu, kiedy steruje ta ziemia, ale... O, tu też są przez bobry ogryzione drzewa. Przechodzimy. Tak, jest podgryzione, ale jeszcze stoi. Jeszcze stoi. Tu jest przeszkoda. To jest właśnie to, co filmuję. A to jak... To ja spróbuję pierwsza. Nie, tam będzie błotko. Stój na to drzewo. No, na to drzewo. Czekaj, bo to jeszcze nie jest takie bardzo miękkie. Ops. Tu się robi kłodnica szersza. I tu jest taki uroczy las z powykręcanym drzewem, jak z horroru. I na nim robią jakieś... O, bzowy! To byłby uszak tak, bzowy. Tak, to jest uszak bzowy. Uszak bzowy, ale obrodził. No bardzo, wzdłuż rzeki. Tak. Ale tu jest taka łagodna. To by było trochę chyba płytko na kajak, nie? No, to przy tym wezbraniu. I jesteśmy w Rudzie Śląskiej, a jakbyśmy byli gdzieś w środku lasu. No, to jest niesamowite. Jeszcze są, uwaga, że praktycznie jest odtąd. Tak, to Koklowic, to są same lasy, nie? No właśnie. Koklowice są pierwszą taką
stoją trudności. I jak my mamy przejść? Ty, ja już wiem, jakbyś ty przeszedł. Przez powalone drzewa. Nawet ja przeszłam. Tak jest. Zaczęły go ogryzać bobry i ma taki przyjemny mech. Jaki fajny. Dotknij, jaki fajny. Tu idę od przodu. Zobaczymy z przodu. Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Łasze piasku odbite ślady, chyba od bobrów, bo takie jakby od tam mają jakieś mieszkanko. Bo tak. A tu jest działalność ludzi. Tam bobry, tu ludzie. Ciekawe, czemu te się takie rude robią? Miedzianego koloru. Bardziej bym może upatrywał to właśnie zobaczenie tej wody bezpośrednio. Mhm. Ale woda może wyczekiwać minerały, które są zgromadzone i tam mogą być jakieś minerały, które popad przybywa. Bylibyśmy na drugiej stronie, bymy przeszli. Aha. To jest niczymne. Ale by to może tak przybywa. O! I tutaj na moście piękny ruch chorzów. O, jest most. I spróbujemy iść tu i tam. No to lecimy. Ale dobra, na razie się obyło bez thrillerów. Kłodnica z góry. Schodzimy na dół i przejdziemy pod mostem. Zakładając, że się da tą drugą połówką przejść. Wróciliśmy się, tam jest kłodnica i bajorka. Na takich rozlewiskach mogą być straszki, a wiosna potrafi zamienić w straszkę. No właśnie. Ale potem jest lepiej. Tak, i widzisz. Tu chyba można iść już. I już można iść przy brzegu kłodnicy. Przynajmniej na razie. Ładnie zrobiony brzeg. I tu jest fajny mosteczek. Kłodnica sobie płynie stamtąd tam. Tu jest zmiana organizacji ruchu i kierunek do drogi. My są tu. I widok na kłodnicę w otoczeniu już zabudowań Rudy Śląskiej. Widać kopalnie.
Jak się nie mylę, to to jest chyba kopalnia Bielszowice, ale może się mylę, nie znam tak bardzo Rudy Ślupa zbito. Pani. Musimy iść dookoła. Tak jest. Nie, no to gdzie tu jest? To możemy tu zrobić piknik i się wrócić. No co tu piknik? Mamy piknik na kocu z widokiem na Kłodnicę i na rzekę Janna. A tam wysoki budynek, jakaś kopalnia będzie? Tak. Nie znam na tyle Rudy Śląskiej. Znowu się spóźniłeś. No, tam gospodarstwo jeszcze. Słyszymy odgłosy indyków. Indyków. Gęsi. Gęsi. Kurki gdakają. No i jesteśmy już przy kopalni Halemba. Tak, i tu jest kopalnia Halemba. Most na Kłodnicy. Zaraz się wychylimy do Kłodnicy. O. I przyszliśmy stamtąd. Sobie Kłodnica płynie. I pójdziemy dalej. Tu jest sławetny wodowskaz na Kłodnicy. Przy tych schodkach. I tutaj mamy wodowskaz na Kłodnicy w schodach. Tutaj mamy Kłodnicę, zaraz przy niej są zabudowania mieszkalne. On nas nie polubił. Tutaj jest bardzo ciekawy mural, fajny. I tu doszliśmy do płotu, ktoś zagrodził. O takich ruach się całe życie łaziło. O, hop i już po drugiej stronie rury. Zajączek, jaki fajny. No. I tu jakaś przeszkoda, coś tu płynie, małe jakiś dopływ Kłodnicy. O, trochę ruchoma kładka. Się dyrgo. No ja bym nie szła po takim czymś. Nie mam równowagi. Bo się trochę... Jezu! Rany. Ale szłem i wiedziałem go, no kurwa, złomię się. No i się złamał. Tutaj nie chcę mi się schylać, więc obejdę. No zawału bym dostała przez ciebie. Tutaj jest mostek i wchodzę.
Jestem nad kłodnicą i pójdziemy prawą stroną, bo jest bardziej przyjazna. A, obejdę tu górą, bo mi się nie chce schylać. Szersza i wygląda na głębszą. Tak jest. Ruachy. Tak. Dawaj się. Następna ruła w kopalni. No. Jest. Pola uprawne. No. A Halęba to jest dzielnica Rudy Śląskiej. Tutaj plaża. Naprawdę fajny piaseczek. No mówię ci, plaża jest tu bardzo uroczo. Tu się część gruntu oderwało. Rzeka podmywa, więc kurde, jak typ meandruje, nie? Bardzo. Halębskie meandry. Tak. Ale prawda jest taka, że tu na kajaczku byś popłynęła dzisiaj. Mhm, no tu też takie to ogryzione. Tutaj jest kładeczka dla ciebie. No jak się nie spadnie do wody, to tak. Wyszliśmy z skarpę, a tu obok jest jakiś stadion. Bardzo fajny widok z góry. Patrzeć, tam gdzie łatwiejszy. Jest. Jesteśmy na moście i zobaczymy, którędy lepiej przejść. Ale też nie byłoby lepiej. Jesteśmy bardzo wysoko. O. I chcę ci powiedzieć. Są takie urocze schodki, którymi sobie zejdziemy. I tu jest teren prywatny. Pisze wstęp i wjazd zabronione. Ale niesamowite, że tak wysoko. No właśnie. Tutaj przy kłodnicy są garaże. No, ale ja sobie znalazłam mosteczek. Rurę mam w nosie, tam jest mosteczek. Tak, jest mosteczek i nawet są schodki. Proszę, kulturka. O. Można się tu złapać. Można sobie tyk. O. Taki mosteczek i idziemy i taran na drugiej stronie. W ruchach słychać. Tak. Jesteśmy przy kłodnicy na lewym brzegu, na prawym brzegu tak. Basen
Aquadron, tak się nazywa. Aquadron, no. Aquadron ze zjeżdżalniami. Takie rzeczy tylko w Rudzie Śląskiej. Cześć, kurka. No idź tam do koleżanek. Chodź, idź do koleżanek. Co będziesz taka sama? No cześć, kurecki. O, idzie, idzie. O. I tu są też kureczki. Koleżanki tamtej. O, tam jeszcze rzut na Aquadron. Dron. Aquadron. Aquadron, tak się chyba nazywa. Aquadrom. A, Aquadrom. Mamy tutaj kurki, konisia, pastuch elektryczny. A konik wygląda, jakby był sztuczny. Koniku, nie jesteś sztuczny. Tutaj też płynie jakaś woda do kłodnicy. Może taka z ulicy czy coś. No i przyszedł koniś, konisiu. No cześć. No ładny jesteś. A może ty jesteś taki kucyk, albo duży kucyk, albo taki mały konik. Taki duży kucuś jesteś, fajny jesteś. Cześć, konisiu. No. No taki ty jesteś ładny. No powąchaj sobie mnie. No tak, czujesz? To my też zwierzątka mamy. No tak. No, taki jesteś ładny. Taki ładny jesteś. Ale my idziemy dalej, papa. I koniś biegnie za nami. No, cześć koniś, my idziemy. Damy radę. Tutaj jest Bystrze. Brzeg jest taki, o, że musimy uważać, gdzie stąpamy. O. Cześć! Idź do domku, bo wpadniesz do rzeki. Tutaj jakiś piesek mówi. Cześć, Kaciuszku. Szliśmy tu takimi chaszczurami. I idziemy dalej. Ale czuję się potaw. Nie zawsze jest łatwo koło rzeki przejść. O. To nagrywasz? Nagrywam. Zaraz się dowiemy, gdzie jesteśmy tak konkretnie. Zaczynki koło Albi. Tutaj jest chłodnica, pisze. I jesteśmy pod płotem i tutaj jesteśmy po drugiej stronie mostu. To się otwiera. Siła wody to otwiera, no. Jowły. A faktycznie. Ktoś tu ma takie różne rzeźby. O, tu jest jakiś smok jakby chiński. No. Takie fajne. A tu proszę, na gitarce sobie gra jakieś, są jakieś aniołki. Tak. Dobrze wybrany, jest fajny brzeg. Bardzo. My nie poszli. O rany, tamten brzeg byłby masakra do przejścia. Gospodarstwo było. Mhm. Tak to wygląda. Albo taki wysoki budynek, może tu jakiś młyn był. Właśnie tak mi przez chwilę przyszło do głowy i nawet tam jest padżerok. Zaraz w stylu pruskim. Coś tam pisze, ale... I tam R
pierwsza litera? Arno. Arno. Pierwsze było A chyba. Kropka. No mogło być R, kropka coś tam. I popatrz, że miał belki wypuszczone. Mhm. Tu nie wiem, czy ziarno nie leciało. No całkiem właśnie, możliwe, że to był młyn po prostu. Ja myślę, że to był młyn, bo tu jest rzeka. Tu budynek ekstra. I tutaj jest most. Dokładnie te same, no ale to budował Gierek, to było dla pracowników. Tak. I tu mają dla widok robotników. Na kłodnicę, przynajmniej z tej strony bloku. Tak jest. O, tu się ruszało. Tak jest. Jak my to patrzyli? Kochlowicach. Bałtycko. Pan Ewni.